Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaki program do montażu będzie dla Was idealny? Z setkami opcji dostępnych na rynku, wybór odpowiedniego programu może być naprawdę trudny. Dlatego w tym filmie postaram się przedstawić Wam wszystkie zalety, jak i wady najpopularniejszych programów do montażu filmów. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, a tymczasem zapraszam do oglądania. A więc pierwszym programem, od którego sobie zaczniemy, jest Premiere Pro. Jak chodzi o cenę, to kosztuje on 20 euro na miesiąc. Biorąc oczywiście pod uwagę zniżkę dla uczniów pakietu Adobe. Właściwie jest to najpopularniejszy program do montażu filmów, szczególnie wśród youtuberów. Jak chodzi o zalety tego programu, to posiada on wiele dostępnych darmowych pluginów. Dodatkowo bardzo łatwo możemy tutaj znaleźć wiele poradników, nie tylko takich pojedynczych jak zrobić dany efekt, ale też tych bardziej złożonych. Premiere Pro integruje również z innymi produktami od Adobe, takimi jak After Effects oraz Photoshop. To znacznie ułatwia przenoszenie projektu z jednego programu do drugiego i jest to całkiem wygodny system. Warto tutaj dodać, że bardzo często program ten jest wymagany przez youtuberów, jeśli chcielibyście im na przykład montować filmy. Także znajomość obsługi tego programu może się okazać bardzo przydatna. Przechodząc zatem do wad programu, oczywiście pierwszą rzeczą, która przeszkadza większości osobom, jest to, że program jest płatny. I wiadomo, dla jednych 20 euro na miesiąc to może być spora kwota, dla drugich trochę mniej, ale bez względu na to pamiętajmy jednak, że ktoś włożył w ten program mnóstwo pracy i nie powinniśmy się dziwić, że jest on później sprzedawany jako produkt. I tutaj dość sporą wadą, która raczej nie umila pracy w tym programie, jest to, że sam program bardzo często się zawiesza albo wywala, co może być naprawdę uciążliwe, nie tylko w takiej codziennej pracy, ale również jeśli ktoś na przykład nie zapisał sobie projektu i nagle mu wywali program, no to prawdopodobnie straci kilka godzin pracy. I z tego co mi wiadomo, to taki problem raczej nie występuje na Macach. Jednak umówmy się, nie każdy ma na tyle budżetu, żeby móc płacić kilka, a czasami nawet kilkanaście tysięcy za po prostu nowy sprzęt, tylko i wyłącznie do tego, żeby działał lepiej program. Następnym minusem jest to, że prawdę mówiąc, samo Premiere Pro bez Adobe After Effects zbytnio nie istnieje. Chodzi mi tutaj o to, że większość jakichś wtyczek, efektów czy choćby takich fajnych napisów możemy zrobić właśnie w Adobe After Effects. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy jakoś dużo to zmienia? Właściwie kupując pakiet Adobe za te 20 euro miesięcznie, no to zasadniczo niewiele. Tej uwagi, że w samym pakiecie Adobe jest już After Effects, także zakupując ten pakiet mamy dostępne właśnie te dwa programy. Także myślę, że tutaj również jest to kwestia indywidualna, z tego powodu, że niektórzy narzekają na to, że muszą się przełączać między jednym i drugim programem. Także jeśli jesteście jedną z tych osób, to następny program będzie zdecydowany dla Was. A mowa tutaj o największej konkurencji dla Premiere Pro, czyli oczywiście DaVinci Resolve. Jak chodzi o cenę tego programu, to zasadniczo jest on darmowy. Jego wersja studio kosztuje 300 dolarów. Czy się opłaca? Myślę, że to zdecydowanie zależy od tego, do czego będziecie wykorzystywać ten program. Natomiast pamiętajmy, że jest to jednorazowa płatność, a nie to co w przypadku pakietu Adobe, gdzie musimy płacić co miesiąc. I przechodząc teraz do zalet programu, pamiętajmy, że jest on darmowy i naprawdę w tej wersji można zdziałać naprawdę wiele. Dodatkowo, jeżeli narzekacie na przełączanie się pomiędzy programami, to DaVinci Resolve oferuje nam to wszystko w jednym. To znaczy możemy tam znaleźć rozmaite zakładki, m.in. Fusion, które jest odpowiednikiem dla After Effects'a. Dodatkowo mamy tam zakładkę dźwiękową oraz tą od Color Gradingu. Także mimo tego, że jest to jeden program, to zastępuje on kilka pojedynczych, które gdzieś tam występują w właśnie pakiecie Adobe. Następną zaletą jest to, że sam program posiada szeroki zakres Color Gradingu, szczególnie dla profesjonalistów. To znaczy, jeśli sobie tworzycie na przykład jakieś klipy, na przykład z wesela czy do jakiegoś teledysku, no to ta funkcja zdecydowanie Wam się przyda, ponieważ DaVinci pod tym względem jest naprawdę rozbudowana. Co warto dodać, DaVinci praktycznie się nie zawiesza na timeline'ie. Co prawda gorzej już to działa przy renderowaniu, no natomiast wciąż działa to trochę lepiej niż Premiere Pro i pomimo tych wielu zalet, DaVinci Resolve tak jak wszystko posiada swoje wady. Jedną z nich jest to, że sam program wydaje się być ciężki do nauczenia i w zasadzie trochę tak
jest, głównie ze względu na to, że mamy bardzo mało konkretnych poradników dostępnych na rynku, to znaczy mam na myśli na YouTubie. Z tej uwagi, że większość z nich jest przestarzała, dlatego większość rzeczy musimy wyszukiwać pojedynczo, raczej jest mało takich spójnych, jednych poradników. A propos małej ilości, to niestety, ale brakuje nam również łatwo dostępnych, dobrych i jednocześnie darmowych pluginów. A jeśli nie chce wam się szukać tych darmowych pluginów, to zachęcam was do wbicia na ten materiał, ponieważ pokazuję tam top 5 pluginów właśnie do DaVinci Resolve. Ale wracając, jest to w zasadzie dość spora wada, patrząc na konkurencję, ponieważ do Premiere Pro mamy wiele dostępnych właśnie takich darmowych pluginów i za większość właśnie tych samych efektów w DaVinci byśmy musieli zapłacić. Także no myślę, że jest to kolejny minus. Warto tutaj wspomnieć, że mimo tego, że DaVinci raczej nie wywala, to potrafi naprawdę potwornie lagować, szczególnie podgląd przy właśnie jakichś przejściach, czy ogólnie bardziej skomplikowanych animacjach. I często nie jest to nawet zależne od sprzętu, bo powodem jest to, że po prostu w darmowej wersji DaVinci mamy po prostu bardzo słabą akcelerację podzespołów, dlatego będąc profesjonalnymi montażystami, częściowo DaVinci zmusza nas do tego, abyśmy zakupili wersję studio. I ostatnia wada, której niestety bardzo często doświadczam, jest to, że program naprawdę lubi wywalać przy renderowaniu dłuższych materiałów i tych bardziej skomplikowanych. No i wtedy jest tym bardzo dużo roboty, ponieważ musimy filmy renderować na kilka mniejszych części, a następnie to sklejać w jedną. A kolejną dość świeżą konkurencją na rynku jest CapCut. Jak chodzi o koszta, to sam program jest darmowy, a wersja Pro kosztuje $8 na miesiąc. Omawiając zalety, to program sam w sobie jest bardzo łatwy, nawet dla takich początkujących w montażu. Sam program bardzo często wykorzystuje AI, co również jest kolejnym ułatwieniem dla właśnie użytkowników. Dodatkowo CapCut jest dostępny zarówno na telefonie, jak i komputerze, także myślę, że jest to spoko opcja. I dodatkowo możemy tutaj znaleźć naprawdę wiele gotowych szablonów oraz efektów. Stąd też między innymi sądzę, że ten program jest naprawdę łatwy. Jak chodzi o wady, no to mamy tutaj spore ograniczenia w tworzeniu własnych rzeczy, typu właśnie jakieś presety. W dodatku nie mamy tutaj jakiegoś zamiennika typu After Effects, czy choćby zakładka Fusion. Warto również wspomnieć, że raczej mało profesjonalnych montażystów pracuje właśnie w tym programie, co też może jednak o czymś świadczyć. A ostatnim minusem jest opinia w zasadzie bardzo wielu montażystów, którzy sądzą, że większość darmowych efektów wygląda po prostu słabo. I szczerze, ja również się z tym zgadzam. I ostatni program, który zostanie wam przedstawiony w tym filmie, nosi nazwę HeatFilm. Jak chodzi o cenę, to sam program jest darmowy, natomiast wersja Pro kosztuje $13 na miesiąc. Zacznijmy od tego, że wielu z was może ten program kojarzyć jeszcze pod tym logiem i nazwą HeatFilm Express. Natomiast program został przyjęty przez inną firmę, ale o tym dowiecie się za chwilę. Przechodząc zatem do zalet tego programu, można by powiedzieć, że jest to zwyczajnie uproszczony Premiere Pro i After Effects w jednym. No bo spójrzcie sami na ten wygląd. Przecież to dosłownie wygląda jak Premiere Pro. Posiadamy tam również jakieś gotowe presety, jednak nie takie jak w CapCutie, tylko bardziej przypominające właśnie te w Premiere Pro, czy choćby DaVinci Resolve. Moim zdaniem ogólnie jest to fajny program na początek do nauki montażu. Zresztą moje odczucia o tym programie możecie usłyszeć właśnie w tym materiale, gdzie testowałam programy do montażu, które wybierze mi ChatGPT. Generalnie warto tutaj dodać, że raczej w tym programie nie występowały lagi, także można to uznać za kolejny plus. Jednak chwilę temu mówiłam, że program ten został przyjęty przez inną firmę i źle to się na nim odbiło. Dlatego przejdźmy też do wad tego programu, gdzie możemy zauważyć, że ogólnie na YouTube jest mało aktualnych poradników co do właśnie HeatFilmu, a jak już to są one do HeatFilm Express, a jak wiecie, program ten przeszedł renowację, sam program ma sporo ograniczeń w postaci na przykład kopiowania efektów z jednego klipu na drugi. I już nie mówiąc o samych funkcjach, to występuje tam wiele ograniczeń jak chodzi o efekty, szczególnie w wersji darmowej. Dodatkowo nie mamy tam praktycznie żadnych pluginów, co powoduje, że coraz więcej montażystów odchodzi z tego programu. A jeśli was interesuje dokładny problem, właśnie dlaczego ten program zaczął upadać, to zachęcam was do obejrzenia właśnie tego materiału. Link zostawiam wam w opisie. I nie jest to żadna reklama, po prostu sam film mnie zaciekawił. Także jeśli ktoś się interesuje,
no to polecam zerknąć. Skoro omówiliśmy już wszystkie programy, to uważam, że możemy przejść do podsumowania. Osobiście uważam, że jeśli chcecie montować dla youtuberów właśnie w takim nowoczesnym stylu, jaki teraz występuje na YouTubie, to jest to program idealny dla was. Kolejna, przechodząc do DaVinci Resolve, to jest to po prostu darmowy Premiere Pro i After Effects w jednym. Ja osobiście korzystam z tego programu na co dzień i na zagranicznym YouTubie możemy usłyszeć coraz więcej opinii o tym, że warto jednak się przerzucić na DaVinci, ponieważ jest to bardziej przyszłościowy program. Także jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na start, to myślę, że warto się tego programu nauczyć. Dodatkowo, jeśli działacie również poza środowiskiem takim YouTube'owym i właśnie planujecie montować jakieś klipy, przykładowo właśnie z wesela, to myślę, że DaVinci będzie odpowiednim programem ze wcześniej wymienionych powodów. Jak chodzi o CapCut'a, sądzę, że sam program raczej się nie nadaje dla profesjonalistów. Jeśli dopiero zaczynacie, albo potrzebujecie sobie zmontować jakiś szybki filmik, to myślę, że jest to łatwa i darmowa alternatywa dla DaVinci czy Premiere Pro. Sam program może się sprawdzić właśnie w jakichś editach, czy ogólnie takich TikTokowych filmach z jakimś parkurem z Minecrafta w tle, ale raczej nie dla osób, które planują wiązać swoją przyszłość z montażem. I podsumowując, ostatni program, czyli HitFilm, to uważam, że jeśli jesteście takimi naprawdę początkującymi i albo nie chcecie wydawać pieniędzy na Premiere Pro oraz DaVinci jest dla was za trudny, to uważam, że HitFilm jest takim fajnym kompromisem, ale niestety, tak jak mówiłam, jest to powoli umierający program, natomiast również nie nadaje się on raczej dla profesjonalistów. Oczywiście jest to tylko moja opinia i nie każdy musi się z nią zgadzać. Ja staram się tylko doradzić, jaki program będzie dla kogo. Osobiście uważam, że są to jedne z najlepszych programów dostępnych na rynku, które działają na większości platform, takich jak Mac, Windows czy Linux. Jeśli wam się spodobało, to pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. To na tyle. Siemano.